Jan Jaromir Aleksiun urodził się w 1940 roku. Studia rozpoczął w pracowni grafiki profesora Dawskiego na Wydziale Ceramiki i Szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Oprócz plakatu zajmował się także grafiką, malarstwem i rysunkiem. Z akademią związany jest do dzisiaj, pełnił funkcję dziekana oraz jej rektora. Plakat autorstwa Jana Jaromira Aleksiuna „Śnieg” promował spektakl teatralny, którego premiera miała miejsce w 1973 roku w Teatrze Opolskim. Scenariusz tego spektaklu oparty był na modopolskim dramacie autorstwa Stanisława Przybyszewskiego. W jego treści przyplatały się ze sobą miłość, zazdrość i śmierć. Cała akcja rozgrywała się w dworku w otoczonym zimową aurą, co oddaje także treść plakatu. Samo dzieło podzielone jest na dwie części. Górną, gdzie mamy czarne tło, z którego mocno wybijają się białe, kontrastowe napisy. Poniżej gradacyjnie tło przechodzi od czerni przez brązy aż do kolorów beżowych, ponieważ mamy tutaj przedstawioną pękniętą lodową krę. Spod jej tafli wybija się błękit wody. Ale to, co najbardziej przykuwa nasz wzrok, to postać hybrydy, kobiety ważki. Jest to swoiste nawiązanie do dzieła jubilerskiego autorstwa mistrza gatunku René Lalika, secesyjnej broszki znanej w świecie jako Dragonfly. Dzisiaj możemy ją podziwiać w lizbońskim Muzeum Gulbenkaina. Ważka pojawia się w sztuce młodopolskiej bardzo często. Jest nieodzownym elementem secesyjnej ornamentyki. Mogą ją Państwo zobaczyć m.in. w obrazie Józefa Mehoffera „Dziwny ogród”. W dawnych kulturach europejskich kojarzona była ze złem, a nawet samym diabłem. Miała kusić niewinne dusze. Ale z drugiej strony ważkę utożsamiano także z aktywnością, a nawet nieśmiertelnością mimo jej efemerycznej formy. W Muzeum Śląskim posiadamy kilkadziesiąt plakatów autorstwa Aleksiuna. Mają one swój niezwykły klimat, oniryczny, z pogranicza jawy i snu. Mimo że bardzo często na plakatach pojawiają się figuracje, to są one przedstawiane na mglistym tle, które potęgują ten niezwykły klimat.